Ha! Wszyscy tutaj żonglują. Pytanie. Lepiej tędy? Czy lepiej tędy? Uuu, już tutaj się pokazali żółci. Czyli jednostki troszeczkę mocniejsze, silniejsze. A nie, to wieśniak jest jakiś. Znaczy wieśniak. Nieładnie mówić o kimś wieśniak właśnie. Więc przepraszam. Kto? Pokażcie się! Widziałem cię! No ja też cię widziałem. Takiego... No ja łataj go! Nie rusza się! Nie wiem dlaczego on co jakiś czas traci. On co jakiś czas traci właśnie tą opcję walki. Ten tryb walki. Gdzie jest? Gdzie jest? Jest tutaj, okej. Okay. No masz beznadziejną sytuację, bo cały czas jesteś pod siatką. Jak na razie nie zamierzasz się z niej uwolnić. Robinem sobie podejdziemy. Zbierzemy pieniążki, a tych schowamy gdzieś do najbliższego pomieszczenia. Na przykład tutaj. Aha, bo Robin za nami idzie. No tak, wziąłem go przecież. Robin. Bierz pieniążki, dobrze. I Merlinem wrócimy się jeszcze po tych trzech delikwentów. Wow, 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 wow. O, nas tutaj zauważył. Pójdę tutaj górą, być może mi się uda. Nie warto ściągać właśnie strażników w to miejsce, gdzie jest więcej naszych sprzymierzeńców, bo wtedy jak wejdzie tam wróg, no to oczywiście reszta wyjdzie i będą musieli walczyć, a przynajmniej zaatakują ich. Zaraz się odwróci, więc wolę sobie przycupnąć. Nie, nie odwracasz się? Odwrócił się, okej. No, teraz mogę już spokojnie go tutaj wrzucić do środka. O. I być może... Kto tam idzie? Przyjdzie tu czy nie? Jak myślicie? A, nie zwrócił uwagi, że jesteśmy w środku. A, jeszcze tutaj ktoś przyjdzie. Aj, niedobrze. Mów, kim jesteś? Jeszcze jeden. Uderz mnie. A, to tylko łucznik. Więc na jednego hita, że się tak wyrażę. Do środka. Statki jeszcze jednego tutaj masz na zewnątrz. I Merlin zostawi ci drugiego w środku. Cyku, cyku. Do środka. Po murach. Może mi się uda po murach. Co jest, co jest, co jest, co jest? Może uda mi się po murach zejść? Do ataku! Uderz mnie! Uj, spadł w dół. Idź już spać. Upadł, idź już spać. Ale ja pamiętam, że kurde wchodziłem do kościoła za każdym razem. No nie, gra mi zrobiła pigla i niestety nie jest tak, jak po mojej myśli miało być. Okej. Przejdziemy po murach i tyle. Może nam się uda. Tak. I po cichu, na paluszkach. Może nam się uda. Uderz mnie! Kto tam idzie? Kto? No hałas, hałas. A co ma być? No wchodź do środka, no przecież stoi tam, jejku, co za... Co za łajza? Co za łajza? No weź go, jedź! Ooooo! Stał mu chyba na drodze i dlatego nie mógł wejść. Okej. Okay. Zjem sobie ten udziec. Bo niestety, ale... Poniosłem poważne obrażenia. Jeżeli bym grał sam, to bym sobie wczytał chyba grę. Ale... Myślę, że z wami... Wybaczycie mi to, nie? Taką nieudolność. Przy okazji...
Otwórzmy. Aha, zamknięte, rozumiem. No dobra, to otwórzmy. Na szczęście Statleyem możemy otworzyć te drzwi. W takie przejście jest troszeczkę źle ich rzucać, dlatego że tędy mogą przechodzić po prostu inni żołnierze z jednego miejsca po murach, z jednego miejsca na drugie. No i może się to źle skończyć, dlatego że wszystkich odsucą. Chociaż teraz mi się jakoś przypomina, że oni nie zwracali uwagi na te jednostki tych wrogów, którzy byli ogłuszeni i byli w środku, w jakimś tam pomieszczeniu. Jeszcze Robin Hoodem sobie tutaj podejdziemy. Wolałbym trzymać właśnie wszystkich moich bohaterów w jednym miejscu, dlatego że później na przykład się okaże, że potrzebuję Robina, by porozmawiać z Lady Marian. I będzie Zong. No to jest dosyć dużo, a ja potrzebuję wejść po tej, na tą stronę, czyli tu, zejść tu i wejść tu po schodach na górę i zobaczyć, co się dzieje tutaj właśnie z tego balkoniku. A na pewno nie będę z nimi walczył, ponieważ czarny rycerz jest chyba najgorszym rycerzem, najtrudniejszym rycerzem do pokonania. Ktoś tutaj jest. Podesz mnie! Niech cię! Tak! Pięknie. Weźmiemy go do środka. I Statleyem go zwiążemy. Przy okazji weźmiemy sobie jakieś tam funciaki. I zobaczmy jeszcze, kto tutaj jest. Nikogo tutaj nie ma. Czasami to jest w jakichś tam innych misjach. Czasami jest ktoś do uwolnienia i dostajemy też jakieś dodatkowe rzeczy. No proszę. Być może uda mi się zrobić jakąś piąchopirynę na nim. No ale to zobaczymy. Ja sobie zapiszę oczywiście przed tym, dlatego że możemy tutaj narobić dużo bigosu. Naważymy piwa, które będziemy musieli spić. Wspaniale! Następny! Wspaniale, Robin Hoodzie! Wreszcie udało ci się kogoś ogłuszyć, no. Zanieśmy go do Statleya, niech go zwiąże. Przy okazji, nie ma tutaj nikt jakichś pieniędzy? Nie ma. A, został mi jeden udziec. Ach, straszne. No to w takim razie... Albo ja przecież mogę przejść też po murach. W koło. Bo tutaj jest żółty strażnik. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Żółty strażnik, który jest jeszcze gorszy od tego, który tam siedzi gdzieś pod siatką. Może uda mi się podnieść te funciaki. No? Wspaniale! Będę musiał powoli schodzić. O nie, do góry. Jednak może nie będę ryzykował. Dlatego, że jak oni mnie znajdą, no to będzie przypał. Tak lekko mówiąc. Zobaczmy, jak oni na siebie patrzą. Oni ruszają głowami niestety, więc... A nie mogę tutaj gwizdnąć, dlatego że wszyscy się zlecą. A tutaj mogę wejść? Tak, mogę wejść, czyli na wszelki wypadek... Widziałem cię! No atakuj go! Uderz mnie. Jest, udało się. Okej. Okay. Bierzemy ich do środka. I będziemy się przemieszczać po murach w takim razie. Statley. Możesz go przywiązać, uwiązać, związać. Ups! Temu się zaświecił znak zapytania nad głową, więc jest niedobrze. Nie możemy tak biegać sobie. Bezpańsko, bezkarnie. Okej, związani. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że... A, tutaj jest dwóch następnych. Ciekawie. Co? Uderz mnie! Kto? Bandy? Pięknie, normalnie double kill. Statley, możesz ich uwiązać tutaj.
Dziękuję. I jeszcze tego w środku. I wrócisz się na tamtą pozycję, dlatego że tutaj będę musiał Merlinkiem sobie pograć. I przy okazji jeszcze Robina weźmiemy w to miejsce. Okej. Okay. Merlin, kogo będziesz miał na murach? Chyba dwóch łuczników. Kto tam idzie? Kim jesteś? Zasmakuj teraz. Oj. Jest. Super. Udało mi się nawet nie stracić życia. I bardzo się cieszę. Tak. Statli, chodź. I jeszcze wyjdziemy po tego. Na szczęście ci na dole nie są alarmowani, jak ja biegam sobie na murach. I bardzo, bardzo dobrze. Czy któryś z nich ma jakieś pieniądze? Nie ma. Idziemy dalej Merlinem. Banda nie robu. Tutaj mamy trzech gości na murach. Zobaczymy, któż to jest. Być może nam się odsłonią, jak wejdę na mury tutaj na górę. Tak, trzech łuczników. Trzech łuczników i tu jest ten jeden problem, dlatego że banda nie robów. Jak ja do nich wszystkich podejdę, to ci mogą nas tutaj znaleźć, zauważyć. Dlatego być może banda nie robów. Chociaż nie będę ich mam pomysł, żeby ich zestrzelić stąd po prostu Robin Hoodem. Ale banda nie robów. Mam za miękkie serce i postaram się ich jakoś tutaj unieszkodliwić w inny sposób. Banda nie robów. Chyba że przyjdę tutaj Robinem i walnę pionchopirynę jednemu, a drugich zwabię do środka. To by też był jakiś pomysł. Aha, tutaj mogę sobie zeskakiwać, ale ja nie chcę zeskakiwać. Nie, podejdź tu bliżej. Ach, dobra, wstań w takim razie. Bo zanim on wstanie, jak podejdzie do niego i będzie chciał mu przywalić, to ten już się z dawno skapnie. 10 razy mu odda. Banda nie robów. O jeden problem mniej. Obróć się w lewo. O jeden problem mniej. Banda i ty jeszcze. Robów. Uda mi się? O jeden. A, udało się, super. Już mnie widział. A ja sobie ich pozabieram do środka. Ej, no wstawaj. Nie mamy czasu, a ty się będziesz skradał. Tego jeszcze. A ty, Merlin, się cofnij. Do tyłu. Okej. Czyli musimy dwóch tutaj wciągnąć z powrotem do środka, do tej wieży. Jednego jeszcze związać. Żeby mnie tylko teraz już nie odkryli, bo jesteśmy blisko. Już tutaj nikogo nie ma chyba na murach. Żeby wejść na ten balkonik i posłuchać, co jest nie tak i o czym oni wszyscy rozmawiają. Gdzieś tutaj jest jeszcze jeden. Jest. O, super. Właśnie to jest denerwujące, że nie widać za murami kogoś. Może to być czasami zdradliwe, dlatego że możemy kogoś nie związać i on później się odsuci i tak dalej, i tak dalej. Dobra. W takim razie... Nie rozumiem. Aha, Statli nas... No nie mówcie! Coś mi tu nie pasuje. Banda nie robów. To chyba zły pomysł. No nie mam pojęcia, jak tam wejść w takim razie. No proszę, proszę. Gra mnie zaskoczyła. Myślałem, że po przejściu dwukrotnym tej gry nic mnie nie zaskoczy. A tutaj jednak. I szczerze nie mam pojęcia, jak wejść do środka. Tutaj jest jakiś żebrak. I być może on nam jest tutaj potrzebny. Być może on coś wie. W takim razie wrócę się Robinem do tego żebraka po tych murach. Nie zajmie to chyba dużo.
czasu. Powoli, nie spiesz się. Nie spiesz. Ktoś mnie zauważył? Niemożliwe. Jeśli to nie Robin Hood. Jakiś wieśniak mnie zauważył. Na szczęście otwarte. Jeżeli by było zamknięte, to musiałbym jeszcze Statlia tutaj przyprowadzić. A ten sobie leży pod tą kołderką. Znowu życie mi nie wyszło. Dam ci te pieniądze, ale jak kurde mi nic nie powiesz, to się zdenerwuję. Weź tych kilka miedziaków. Dziękuję. Coś wam co nam powiesz? Jak tutaj nic nie ma... Co wieczór Lady Marian spotyka się z swoim spowiednikiem w kościele w Nottingham. To trochę dziwne, jak na osobę bez grzechu. Teraz mi o tym mówisz? Teraz mi o tym mówisz? I już jest otwarty kościół? No jasny gwint. Ja przechodzę tutaj połowę mapy, wyrzynam ich, no dobra, ogłuszam. A ty mi dopiero teraz mówisz, że ja mogę wejść sobie do kościoła po tym, jak z tobą porozmawiam. Ach, straszne. Dobra, w takim razie się cofamy. W takim razie się po prostu cofamy. Coś mi się wydaje, że ten spasiony mnich niezbyt chętnie pomoże nam odszukać Marion. Może lepiej go ogłuszyć, by następnie zająć jego miejsce. Możesz ukryć jego ciało w zakrystii, ale uważaj, żeby nie zrobić mu krzywdy. No jasne, że mu nie zrobię krzywdy, no ale w takim razie cała moja kompania może cię wrócić. Co? O, kto? Skąd ty się tu wziąłeś? Banda nie robi. Widziałem cię! Uderz mnie! Gniocie. Skąd ty się tu wziąłeś? Nie związałem cię. No i właśnie o tym mówiłem. Przed chwilą o tym mówiłem, nie? Że jak nie schowamy zwłok, znaczy nie zauważymy ich i nie zwiążemy, no to później takie są oto niespodzianki. Czyli ktoś się obudził i nie mamy już takiej czystej drogi powrotu, jaką myśleliśmy, że możemy mieć. Dobra, po murach sobie przejdziemy spokojnie. Na drugą stronę. Nie biegniemy dlatego, że ci mogą nas usłyszeć. Czasami to się zdarza, ale raczej są głusi. Dobra. I pójdziemy sobie tu. Wow! Broń się! Znajdzie mnie? Wejdzie do środka czy nie? No niestety nie przewidziałem tego, że pójdzie na skróty, bo oni biorą wtedy najkrótszą drogę i wyszedł tędy. Niestety nie wyszedł tutaj po schodach. Ale przy okazji możemy się zająć tym generałem. Ty, pokaż się! I weźmiemy od niego złotko. To o kurde, no na to nie wpadłbym, że dostaniemy bęcki. Kurde, jaki twardy! Śmierdzący tchórz renegat! No, niedobrze. Idź już spać. Ja pierniczę. Więcej straciliśmy niż zyskaliśmy w tym momencie. No ale dobra, niech będzie. Weźmiemy od niego pieniądze. Na szczęście tutaj mam jakieś uczce. Aż trzy! Więc dobra. Nie mam mu tego za złe. Aha, Merlin, mógłbyś podnieść tego pana generała, bo on tutaj leży tak sobie... Leży sobie na widoku. Warto by było gdzieś schować. Weźcie tej chłopaki na zakrystię. A ja sobie go schowam tutaj. Tutaj jest jakiś mieszek, więc jeszcze po niego pójdziemy. Robinem najlepiej. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Tak. I musimy sprzedać wujkowi, znaczy ojczulkowi, takowi jakiegoś gongula. I oczywiście zrobimy to Robinem. Dzień dobry. Zwiążemy go. I Merlinem. Widzicie, teamwork. Teamwork jest najważniejszy. Jeden wali z piąchy, drugi wiąże, trzeci zanosi w bezpieczne miejsce. Na szczęście nic mu się nie stało. Może będzie miał jakieś limo pod okiem.
Tak, droga wolna, teraz Robin musi ukryć się w konfesjonalny i zaczekać na Marion. Nie pamiętałem o tym, że trzeba porozmawiać ze wszystkimi żebrakami, żeby odblokować sobie właśnie tą miejscówę. No i przemierzałem pół mapy, niestety marnując wasz czas. Swój w sumie też. Na to, by taką łatwą misję tak długo rozgrywać. No cóż, mój błąd. Dobry wieczór, moje dziecko. Usiądź, in nomine Patris. Dziwnie mówicie, bracie. Czy może przesadziliście z próbowaniem przepysznego piwa ważonego w waszym opactwie? Moje dziecko, okazalibyśmy się niewdzięczni względem stwórcy, gdybyśmy nie doceniali owoców ziemi i naszej pracy. Ciekawy punkt widzenia. Ale twój głos nigdy nie był taki dziwny. Zaraz, nie jesteś braciszkiem takiem? Uspokój się, Marion, to ja, Robin. Robin z Loxley. Robin? Nie do wiary. Mówili, że zginąłeś w Ziemi Świętej. A gdzie jest braciszek Tak? Braciszek Tak... medytuje. Tak, właśnie tak, medytuje. Bardzo intensywnie. Myślę, że będzie medytować jeszcze przez kilka godzin. Biedny braciszek Tak. Wybacz, Marion, ale tylko tak mogłem się z tobą spotkać. Szeryf depcze mi po piętach. Obawia się, że przejmę należny mi spadek. To prawda, twój biedny ojciec. Ach, Robinie, tak się bałam, gdy usłyszałam o twojej śmierci. Ale co teraz zamierzasz? Szeryf jest podstępny i okrutny. Nigdy nie odda ci twoich ziem. Dokąd się udasz? No cóż, wraz z kilkoma przyjaciółmi ukrywamy się w Borach Sherwood i... Co? Jesteś tym zbójem? Tym banitą? Za którym ugania się szeryf? Tym Robin Hoodem? Bez obawy, Marion. Wraz z moją kompanią przysięgaliśmy atakować jedynie ludzi szeryfa, żeby oddać biednym to, co on z nich wycisnął. Nie możesz dalej tego robić, Robinie. Trzeba temu jakoś zaradzić. Jestem pewna, że książę Jan wysłuchałby twoich skarg na szeryfa Nottingham. Powinieneś się z nim spotkać. Ale gdzie ja go znajdę? I czy zechciałby przyjąć zwykłego banitę? Pomogę ci, przyjacielu. Książę wkrótce odwiedzi tę ziemię. Razem przed nim staniemy, a ja będę mówić za ciebie. Tylko uważaj na siebie, mój drogi Robinie. Teraz odejdź, zanim ktoś odkryje medytującego braciszka Taka. Skontaktuję się z tobą. Idź już, idź. Stęskniłem się, Marion. Wiem, Robinie. Idź już. Nie ryzykuj niepotrzebnie. Masz rację. Do ponownego spotkania, Marion. Tak, Robin. Uważaj na siebie. No i co teraz? Będziemy musieli chyba uciec, wrócić do Sherwood. Tak? Odzyskujemy kontrolę nad Robin Hoodem. No i tak, i musimy wrócić do Sherwood. Najkrótsza droga to oczywiście tędy. I chyba tak też zrobimy. W tym momencie sobie przejdę tymi dwoma postaciami tutaj. A tych jegomości postaram się... Kto tam idzie? Zawołać. No podejdź. Podejdź do płota. No chodź. Chodź, chodź. Mów, kim jesteś? I bęc! I bęc! I z lewej! Ty szuju. Nie udało mi się. O to. Dobra. Zwiążemy go. I jeszcze tych dwóch musimy jakoś tam... usunąć z naszej drogi po prostu. Do lasu nam nie dają wejść. Sobie gwizdnę. Kto tam idzie? No i na szczęście tylko jednego udało nam się zwabić. Nie chciałem dwóch. Mów, kim jesteś! Uderz mnie! Niech cię zęby po... Nie, krzycz pomocy! No chodź, chodź! Oj, obydwoje mamy cooldown, że tak powiem.
czaszka ci jest. Pękła? Wtedy, kiedy on ma właśnie ten taki cooldown, no to ja mogę mu zadać... Jak mu zadam cios tą pałką, no to on już sobie pójdzie spać. I tego, myślę, możemy... Aha, bo tutaj są jeszcze ci. A, o tym nie pomyślałem, zapomniałem o nich. Cały cała batalion. Dobra, Robin Hood, chodź tutaj. Potrzebny nam jesteś. Jak oni się... Jak oni zawrócą, to ja będę mógł chyba... Nie, oni tak szybko chodzą. Ajajajajaj, niedobrze. W takim razie chyba zrobimy taką szybką akcję. Weźmiemy całą trójkę. I postaram się przebić, po prostu przebić przez nich. Albo jeszcze go zwabimy. Dlatego, żeby nie przebijać się jeszcze na dodatek przez niego. Hałas? No, hałas, hałas, chodź. Chodź, 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 chodź. Wstać! Podasz mnie! To boli! I z lewej, i z prawej, i tyle ci wystarczy. Poszli gdzieś na bok? Nie, cały czas kursują od bramy tutaj. Co? No dobra, podnieś go. O, ktoś tam miał pieniądze jeszcze. Super! Się cieszę. Tak, tak. I tymi trzema postaramy się przejść. Po prostu przebiec obok nich. Biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie. Biegnijcie, 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 no. Jest, ha, misja zakończona sukcesem. Ktoś tam dostał chyba piątkę jakąś. Dobra. Misja zakończona sukcesem, tylko książę Jan mógłby pozwolić Robinowi odzyskać ziemię i honor. Choć nie będzie łatwo o audiencję. Może zgodziłby się porozmawiać z Marion. Zebrane 275 funtów. O, proszę. 375 przy bohaterach i w skrzyniach 3900 funtów. No, oczywiście nie zebrałem wszystkich. Nie eksplorowałem aż tak bardzo tej całej mapy. Żadnego straconego kompana w walce. No, jeden nowy człowiek. No i tylko jedna osoba została zabita. Niestety, przez przypadek oczywiście. Dlatego lecimy do Sherwood. I cóż tutaj w Sherwood mamy? Jednego nowego kompana na pewno. Statley jest tutaj ten, który był. Ktoś może nas tutaj uleczyć? Chyba tak. Ten może nas uleczyć. Will Łowca. Weźmiemy, zbierzemy nim te ziółka. Z kolei, gdzie jest Robin? A, Robin tutaj sobie przysiadł. I chyba ten jest nowy. Tak, ten jest nowy, więc w takim razie pójdę nim robić ziółka. Może tak, pójdę nim robić ziółka. Ten sobie wyszkolił, tak, wyszkolił sobie raz dodatkowy punkt do łucznictwa, a ten do walki wręcz. Dobra. No to zobaczmy, co oni mają. Ten ma trzy udźce, więc na razie mi to nie jest potrzebne. Statley ma troszeczkę obrażeń, ale to też ujdzie w tłumie. Zobaczmy, co mamy. Nie wiem, jak to się czyta. Bratanek Robina ma kłopoty. Leicester, chyba. Leicester, coś takiego. Okej. Szkarłatna noc. Robin dowiedział się, że szkarłatny Will wpadł w ręce szeryfa. Żołnierze wkrótce odeskortują go do Nottingham, gdzie stanie przed sądem. Teraz oskarżony o kradzież jest przetrzymywany w celi Leicester. Czy Robin uda się oswobodzić swojego bratanka? Jasne, że tak. I potrzebujemy do tej misji oczywiście Robina, który może wstać, a nie kłócać, Robinie kochany. Potrzebujemy też Statleya, który będzie... Ej, co jest? Statleya, który będzie otwierał nam zamki i Merlina. Weźmiemy sobie Merlina, dlatego że umie on ogłuszać. I tyle. Nasza ekipa. Myślę, że to wystarczy.
rozdzieliłem wszystkich do pracy. Jest Gites Majones. Dlatego do zobaczenia w następnej misji.